mamy osobę nieprzytomną, która leży sobie na płycie rynku. Sprawdzamy, czy jest bezpiecznie, czyli bezpieczeństwo własne na pierwszym miejscu. Podchodzimy do takiej osoby, delikatnie sprawdzamy, czy reaguje, czy nie reaguje. I w tym momencie kolega udrażnia drogi oddechowe i sprawdza oddech przez 10 sekund, czy poszkodowany oddycha, czy nie oddycha. Nie oddycha. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, proszę wezwać pomoc. Wzywamy pomoc pod numerem 999. 30 uciśnięć klatki piersiowej, tak aby klatka piersiowa obniżyła się na około 4 do 5 cm. W tym momencie wykonywane są dwa oddechy ratownicze. I czynności te prowadzimy do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego, gdy powróci spontaniczny oddech, ewentualnie do wyczerpania się. Duży jest to akcja w przyszłym roku. Być może z poszerzeniem pewnych badań, pewnych konsultacji, ale wiem jedno, że na pewno warto takie akcje robić. Mieszkańcy, pacjenci nam dopisali i za to serdecznie Państwu z tego miejsca dziękuję. Dziękuję również całemu personelowi szpitala, który bezpłatnie, żebyście Państwo wiedzieli, uczestniczy w tej akcji, czy to pielęgniarki, czy lekarze, czy personel działu techniczno-gospodarczego, bo przecież te namioty ktoś już od godziny 7 musiał rozkładać. Także wszystkim, łącznie z mediami, wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.